Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak można, wykorzystując zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego. Generalnie będzie chodziło o to, że to jest coś, powiedzmy, jakieś kryterium decyzyjne, ale w oparciu o wewnętrzną stopę zwrotu zwaną potocznie IRR, ale ona jest zmodyfikowana. Zmodyfikowana o to jest, o ten element, że uwzględniamy przepływy pieniężne, jakby zestawiamy ze sobą przepływy pieniężne, jakie osiągamy z naszego projektu inwestycyjnego, przepływy zdyskontowane do tych przepływów, które będą skapitalizowane i to, co osiągniemy na końcu trwania naszej inwestycji. I teraz to zadanie jest o tyle jeszcze nietypowe, że stopa reinwestycji wynosi inną wartość niż stopa dyskontowa. I jak możecie się domyślać, stopa dyskontowa będzie służyła nam do zdyskontowania, czyli przeliczenia na moment bieżący wartości takich przepływów pieniężnych, jakie występują w tej inwestycji, a stopa reinwestycji chodzi o, to jest stopa procentowa ponownego zaangażowania kapitału, czyli jakby stopa, która służy do skapitalizowania nam naszych przepływów pieniężnych. I jeżeli mamy taką typową, najprostszy przykład, projekt inwestycyjny, który opiera się o moment bazowy, czyli jeszcze przed osiąganiem przychodów, czyli to jest ten moment przedinwestycyjny, okres zerowy, i mamy 3 lata i w tych 3 latach wraz z okresem, powiedzmy, tym przedinwestycyjnym mamy pewne nakłady inwestycyjne ponoszone i mamy przychody z tego projektu w okresach już tutaj inwestycyjnych, to oczywiście możecie poczytać sobie teorię, zatrzymać ten film dokładnie w tym momencie. Ja nie będę tego czytała, no bo szczerze, możecie sobie zatrzymać film. Generalnie jest to stopa zwrotu, ten MIR, która, powiedzmy, porównuje ze sobą przyszłą wartość, czyli na moment trzeciego roku, z wartością bieżącą tych przepływów pieniężnych, jakie my osiągamy. A w praktyce jak to wygląda? Jeżeli nasze przepływy pieniężne ujemne, czyli te odpływy z minusem na kolejne lata T, miała następujące wartości, a to są przepływy dodatnie na kolejne okresy, to my w tym momencie zestawiamy ze sobą wartość przyszłą tego, co dostaniemy, z wartością bieżącą tego, co musimy wydatkować. Jeżeli chodzi o praktyczne obliczanie MIR-u, to my w tym momencie musimy zauważyć, że tu jest wartość przyszła tych przepływów dodatnich, a tu jest wartość bieżąca przepływów ujemnych, czyli naszych nakładów. W praktyce jest to liczone tak, jak tu widzicie. Kolejne tutaj przepływy dodatnie są kapitalizowane stopą procentową 5% aż do momentu zakończenia naszej inwestycji w trzecim roku. Czyli tak jak widzicie, 0 jest kapitalizowane 3 razy, 50 jest kapitalizowane 2 razy, bo tyle zostaje pełnych okresów do skapitalizowania, 75 jest kapitalizowane na 1 rok i 100 tylko na 0 dosłownie, czyli w ogóle nie jest kapitalizowane. Tak samo nasze przepływy tutaj ujemne, czyli wydatki powzięte w związku z inwestycją, z naszym projektem inwestycyjnym, muszą zostać zdyskontowane, czyli przeliczone na moment 0. I 120 domyślnie, jeżeli ja podzielę przez 1 plus 0,2, bo tyle wynosi stopa dyskontowa w tym zadaniu, to taka wartość jest ciągle warta 120, bo jest 0 razy dyskontowana, bo ona jest na moment 0. Jeżeli 20 wydatkujemy na końcu pierwszego roku, to możemy to zdyskontować raz, stopą procentową 0,2, czyli 20%, jeden raz. Tak samo kolejne 2 kwoty. I teraz, jeżeli to sobie uprościmy i co się da, liczymy etapami, najpierw tutaj to, co w liczniku, oddzielnie mianownik, wychodzi nam wynik około licznik przez mianownik, powinniście mieć przynajmniej zbliżone wyniki, bo zawsze tam mogą być jakieś różnice, i pierwiastek stopnia trzeciego liczymy, bo tyle było lat trwania inwestycji. Okresu przedinwestycyjnego tutaj w takim sposobie myślenia nie uwzględniamy. I teraz -1, bo zawsze tak się liczy jakiekolwiek wskaźniki rentowności z inwestycji, i wynik wychodzi nam, zobaczcie, krańcowo wysoki, bo to jest 67,8%. Pamiętajmy, że to jest MIR, czyli w ogóle jako wewnętrzna stopa zwrotu już nie uważa, że modyfikowana, więc jak na wewnętrzną stopę zwrotu jakiegokolwiek projektu inwestycyjnego, ona jest bardzo wysoka. Jak wiemy, jest to zadanie bardzo teoretyczne, przykładowe, no i bym powiedziała mało realne, żeby z inwestycji po uwzględnieniu i stopy reinwestycji i stopy dyskontowej zarabiać aż 68 groszy na każdej zainwestowanej złotówce, bo to jest bardzo dobra inwestycja w praktyce. I teraz, jeżeli tutaj sobie rozpiszemy jeszcze raz, co było w liczniku, a co było w mianowniku, zostaje nam tylko słowo końcowe interpretacji. Interpretacja MIR-u jest bardzo podobna do wewnętrznej, zwykłej stopy zwrotu, a możemy powiedzieć tak, że na pewno kapitalizujemy te przychody stopą reinwestycji. Ona jest w liczniku, w mianowniku dyskontujemy te nasze koszty, te przepływy pieniężne ujemne, które wychodzą nam z firmy i sprowadzamy to na moment zero w mianowniku i ostateczna już interpretacja to jest tak dla Was, żebyście rozumieli, o co chodzi w MIR-ze. Interpretacja taka dla wykładowcy i ćwiczeniowca, osoby, która Was będzie sprawdzała, jest taka, że dla takiego wskaźnika wewnętrznej zmodyfikowanej stopy zwrotu wartość przyszłych osiąganych już dochodów netto, a reinwestowanych jest równa wartości bieżącej wydatków. Trochę pokręcona ta interpretacja, mówiąc wprost, ale możemy powiedzieć, że projekt, uwzględniając tą wewnętrzną, powiedzmy, strukturę tych przepływów pieniężnych ujemnych i dodatnich, przy uwzględnieniu właśnie tej stopy kapitalizacji i dyskontowania daje rentowność na poziomie 67,8%. No i tak jak się domyślacie, każdy projekt, który wymaga wyższej stopy zwrotu, czyli tego, ile chce zarabiać inwestor, niż wyznaczona wartość, oznacza, że taki projekt nie należy przyjąć do realizacji, ale jak mówiłam, MIR na poziomie tak wysokim, to rzadko kiedy jakikolwiek inwestor wymaga większej stopy zwrotu niż 10 czy 20%, więc tak opłacalny projekt musi być podjęty do realizacji. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne, ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.